Dawno temu dwie rasy rządziły ziemią. Ludzie i potwory. Pewnego dnia rozpętała się wojna pomiędzy dwiema rasami. Po długiej walce ludzie zwyciężyli. Zamknęli potwory pod ziemią magicznym zaklęciem. Wiele lat później. Legendy mówią, że ci, którzy wespną się na górę, nigdy nie wracają. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Undertale. Tak, zaczniemy sobie. Jak widzicie, nic, zero, kompletnie. Najpierw skonfigurujemy sobie głośność. Confirm to będzie... Aha, confirm to niech będzie to. Cancel to. Menu to. To begin name. Game. tak, gra stworzona przez Tobiego Foxa w 2015 roku. No i ją zaczynam. To jest RPG, od razu mówię, więc... Znaczy, taki jakby RPG. No, no dobra, zacznijmy. Nazwa dla człowieka, który spadł. Ogólnie będę wam coś starał tłumaczyć, jak najlepiej mogę. Ale no, jak to nazwiemy? Jak go nazwiemy? Może Pixel po prostu tak standardowo. Poprawnie też. Pixel. No to... Don! Is this name correct? Czy to imię jest poprawne? Tak. I myk! Ogólnie gra jest w aspekcie 4:3. Jakby ktoś nie wiedział. No i to jest gra. Tak, wiem. Grafiki, grafiki. Ale uwierzcie mi, były brzydsze gry. Sumari. no. Dobra, jesteśmy jakimś gościem. Tudzież gościową. A ja wiem, że to jest gość. Jo, jakiś kwiatek. Cześć, jestem Flowey. Kwiatek Flowey. The real name. Jesteś nowy pod ziemią. Czyż nie? Wow. Musisz być bardzo zdziwiony. Zakłopotany. Ktoś musi cię nauczyć, jak tutaj rzeczy działają. Wygląda na to, że stary dobry ja muszę to zrobić. Gotowy? Ruszajmy! Widzisz to serce? To jest twoja dusza. Ty! Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... No ty, po prostu. Twoja dusza rozpoczyna... słaba. Ale możesz ją ulepszyć, jeżeli zdobędziesz dużo LV. Co znaczy LV? No, oczywiście miłość. Tylko love. Tutaj muszę to podkreślić, że LV to nie jest love. Tutaj to nie jest to samo, co my znamy jako miłość. Tylko, że no, po prostu będę to nazywał love cały czas, a nie miłość. Chcesz trochę love? Czyż nie? Nie bój się.
Podzielę się z tobą. Tutaj love jest dzielona poprzez małe, białe, przyjacielskie, nie wiem co nazwać, powiedzmy, że nasionka. Jesteś gotowy? Ruszaj się. Kurde. Chciałem to ominąć. Idioto. W tym świecie to zabijać albo być zabitym. Jak ktokolwiek mógłby... Opportunity, nie wiem co to znaczy, ale no... Dlaczego ktoś miałby... Oporność przeciwko temu. Oh shit. Umieraj. Oh shit! Nope! O, a co to? Oj. Lol. Siema. To za okropne stworzenie. Torturowanie jest... biednej... niewinnej duszy. Nie bój się, me dziecię. Jestem Toriel. Opiekun ruin. Przechodzę przez to miejsce codziennie, by sprawdzić, czy ktoś tutaj spadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tutaj wszedł od długiego czasu. Chodź. Przeprowadzę cię przez katakumby. Tędy. Jej. Ogólnie, grę można skończyć na kilka zakończeń. Ja będę robił dwie. Dwa zakończenia, znaczy się. Zakończenie pacyfistyczne, czyli nie mogę zabić nikogo tutaj. I zakończenie prawdziwego pacyfisty, które będziemy robić po zakończeniu pacyfisty. Można też zrobić genocide, czyli zabijamy wszystkich. I chyba neutral, czyli że kogoś tam chce. Ogólnie w grze jest bardzo dużo zakończeń. Odpowiadającym, kogo zabiliście, co zrobiliście, wszystko po prostu się tutaj liczy. Najmniejszy szczegół może być tym, który przeważy na waszym zakończeniu. Na przykład zabijecie jednego potwora, a drugiemu darujecie, to wpływa na zakończenie. Wszystko, dosłownie. Dobra, chodźmy. Save. Cień ruin. Na górze. Feeling. Kurde, przed chwilą miałem to słowo. Jasny gwint. Wypełnia cię determinacją. Punkty zdrowia w pełni odrestaurowane. Safe. Tada. Jestem ciekaw, czy jest jakiś spolszczenie dla Undertale. Będę musiał to sprawdzić. Chodźmy za Toriel. Witaj w swoim nowym domu. Niewinna duszyczko. Innocent chyba. Ale innocent chyba inaczej się tłumaczy, tak mi się wydaje. No dobra, pozostajmy przy niewinna. Pozwól, że nauczę cię jak... you in the operation of the ruins. W operowaniu w ruinach. Easy. Ruiny są wypełnione puzzlami. Zagadkami, o. Starożytne fuzje pomiędzy Diversions and Door Keys. Powiedzmy, że przyciskami i kluczami. Ech. Musisz rozwiązywać je, by poruszać się z pokoju do pokoju. Proszę, dostosuj się do nich. Tak zrobimy. Co? Nie! Chcę tam wrócić. Co tu jest napisane? Tylko ci, którzy nie boją się. Odważni, głupcy
Obydwoje idą nie środkową drogą. By przejść dalej, będziesz musiał włączyć parę przycisków. Nie bój się. Zaznaczyłam te, które musisz przełączyć. Wow. Okej. A co, jak bym to włączył? Nie. Chcesz wcisnąć inny przycisk? Nawet zaznaczyłam go dla ciebie. Znaczy, nie mogę być tutaj dupkiem. Wspaniale, jestem z ciebie dumna, malutki. Ruszmy się do kolejnego pokoju. No to chodźmy. Jako człowiek żyjący pod ziemią, potwory mogą cię zaatakować. Będziesz musiał się przygotować na tę sytuację. A aczkolwiek, nie bój się. Proces jest bardzo prosty. Jeżeli spotkasz potwora, musisz... wejdziesz w walkę. Gdy jesteś w walce... zacznij rozmawiać przyjacielsko. Zaczekaj chwilę, przyjdę, żeby rozwiązać konflikt. Praktykuj rozmawianie do mumii. Nie do mumii, do manekinu. Jak chcesz tam wejść? Dobra. Jej, spotkałem... Więc tak, o to tu chodzi, że albo... walczymy, rozmawiamy, używam jakiegoś przedmiotu, lub... litość. To dobra, rozmawiamy. Porozmawiałeś z manekinem. Nie wygląda, żeby chciał rozmawiać. Tutaj wygląda, że jest szczęśliwa z tobą. Wygrałeś, uzyskałeś 0 expa i 0 złota. Ach, bardzo dobrze. Jesteś bardzo dobry. Nie tylko w tym jestem bardzo dobry. Tak, ale ogólnie odcinki też będą na jakieś pół godziny. Oczywiście większość będzie, jak widzicie, odcinka tłumaczenia i nie będę tutaj zbyt dużo gadał, no ale cóż. No ale później to się zrobi jakoś łatwiejsze, coś sądzę. Już złapałem ten klimat. To jest kolejny... nie sekret, tylko... Jak ja to przed chwilą? Zagadka w tym pokoju. Ciekawy jestem, czy uda ci się ją rozwiązać. Lel. Merci, mogę? Spare. Ta twarz. Co to jest? Sternus Blueprint. Zachodni pokój jest wschodnim. Nie, Blueprint, nie jest, znaczy. Goat mom, please. Let me go! To jest zagadka, ale... Weźmy ją rękę na moment. Aha, dobra, że po prostu tamta trasa, którą widzieliście, jest odbiciem tej. Jak musicie się poruszać, to easy tutaj jest. Zagadki są zbyt... są troszeczkę zbyt niebezpieczne, jak na ten moment. Sprawiłeś się bardzo dobrze dotychczas, moje dziecię. Tak, w ogóle ona nam wszystko robiła, a no, sprawiliśmy się bardzo dobrze. No, nie no, spoko. Aczkolwiek muszę ci poprosić o... Nie. Ask of you.
Muszę poprosić o trudną odpowiedź. Nie, o pewne przysługę, coś w tym stylu. Chciałbym, abyś przeszedł do końca tego pokoju samodzielnie. Wybacz mi za to. I ta muzyka w ogóle, jakby naprawdę coś się zaraz miało stać. Złego. YOLO. Idę przez pokój, YOLO. Tu. Ale fajne. No i tak musimy iść cały czas. Ogólnie to gram na padzie, jakby jak na moje to każda gra jest zarąbista w graniu na padzie. Tak, ona jest za tym filarem. Witaj, me dziecię. Nie bój się. Nie zostawiłam cię. Byłam tuż za tym filarem. Przez cały czas. Dziękuję ci za zaufanie mi. Aczkolwiek... była... important. Ważna... reason. Kurde! Ważna rzecz dla tego ćwiczenia. Kurde. By sprawdzić twój independence. Samodzielność, tak to nazwę. Muszę załatwić parę spraw i musisz zostać sam na chwilę. Proszę, wybacz mi. To niebezpieczne eksplorować samemu. Mam pomysł. Dam ci telefon. Jeżeli będziesz czegoś potrzebował, po prostu zadzwoń. Bądź dobry. W porządku? Spoko. Dzwoni. Witaj. Tutorial. Tutorial? Haha, śmieszne. Nie zostawiłeś pokoju, czyż nie? Jest przed tym trochę zagadek, które muszę ci wytłumaczyć. To będzie niebezpieczne, by spróbować, by... odgadnąć je wszystkie samemu. Bądź dobry, w porządku? Trzaskanie liści wypełnia cię determinacją. Safe. Jej. Z żabką sobie popatrzmy. Rabbit. Przepraszam, człowieku. Mam dla ciebie pewną radę na temat walczenia z potworami. Jeżeli odezwiesz się do nich odpowiednim tonem, odpowiednią drogą, lub będziesz z nimi walczył, zanim zniszczysz je, będą nie mogły. One mogą nie chcieć z tobą walczyć więcej. Jeżeli potwór nie chce z tobą walczyć, proszę. Użyj trochę litości, człowieku. Rabbit. Okej. Okay. Nie, serio. Dobra. Trajso Boże. Konsola. Aha, fajnie. Sam się zesprawiał. Nie będę wam tłumaczył tego, co akurat dane potwory robią. Będzie, że to się opłaca, bym nic wam nie powiedział po prostu w tym serii. O! No nie! O, tu przejdę sobie. Ha, YOLO. Witaj, tutorial. Boże, to jest... Nie, to nie jest śmieszne, ale to po prostu jest suchar. Tutorial. Niezbyt dobra... Bez powodu, ale... co wolisz?
cynamon czy butterscotch? Nie wiem, co to jest butterscotch, pewnie jakaś potrawa, ale... nie, butterscotch to jest chyba tłuszcz? Jeżeli to by były kopytka, to by była tłuszcz, bo nie lubię cynamonu do tego właściwie. O! Dobra. Dziękuję ci bardzo. To jest na początku taki żart, że ona cały czas do nas dzwoni. Witaj, tutorial. Ty nie lubisz cynamonu, czyż nie? Wiem, co wolisz, ale... ale czy odwróciłbyś swój nos, jeżeli... Nie, że... Czy robiłoby ci to coś, gdybyś znalazł go na swoim talerzu? Dobra, rozumiem. Dzięki za bycie cierpliwym, tak ogólnie. Ha! Nie, już myślałem, że to ona. Terrorize? Konsol. Dobra. On po prostu się wystraszył i odleciał. No nie. Pierwszy odcinek taki będzie, że ona cały czas będzie do nas dzwoniła. Halo? Czy ty nie posiadasz żadnych alergii? Co nie? Czemu pytam? Ja, bez powodu. W ogóle bez powodu. Tak, bez powodu. Mhm. Piecze dla nas coś pewnie. Ojej. Nie kurde. Dobra, no i to jest fajna rzecz. Otóż musimy się trzymać tej drogi, która jest tutaj. Tak fajnie została tutaj wyznaczona. Jest tak do końca. Trochę przechodzimy. Dobra, chyba zapamiętałem. No nie. Mold smalcowy, to jest imitate. Czyli naśladujemy. Slime sounds. Właściwie to nie wiem, co oznacza slime tak dokładnie. Więc cały system walki opiera się na tym, że omijamy ataki sercem, a atakujemy no, na pewnym polu, którego wybrańcy już nie chcemy pokazać. Spare. Jej, uzyskaliśmy jedno złoto. Tak, za zesparowanie, czyli mercy, możemy dostać... Co? Nie! Taki fail. Za nawet okazanie litości możemy dostać również... jakby to powiedzieć... Katemet. Możemy dostać też złoto. Co jest fajne, przyznam, to jest... oryginalny dla tej gry. To chyba jakieś trzy... Kurde! To już do końca trzeba było. Goddammit. Ogólnie mi się RPG podoba. Sam pomysł na grę też jest świetny, według mnie fabuła też. No ja nie mogę. Bo ta gra ogólnie jest... takim trochę, powiedzmy, na wpół żartem, bo zobaczcie, jak ta gra wygląda, no. Na pewno twórca nie zrobił tego na poważnie. Bo ogólnie gra zaczynała jako hack do gry Earthbound na NES-a. Czyli Earthbound Halloween hack. Tak się nazywa. Przestraszyliśmy go. Dobra. Czy teraz możemy Mercy? Yes! Jej, dostaliśmy 2 złota. 2 złota, czy to jest w ogóle poprawne? Dobra, powiedzmy, że tak. Że jest to poprawne. No to przeszliśmy, easy. No nie. Mocno. Yes, udało mi się. Za pierwszym razem. Łooo, partnerze. Kto powiedział, że możesz mnie tak po prostu popychać? Co? Więc pytasz mnie o to, by się ruszyć? Dobra, tylko dla ciebie. Dnio! Chcesz, żebym się poruszył troszkę więcej? Porząsiu! Czy tak pasuje? To była zła... To był zły kierunek? Dobra. Sądzę, że rozumiem. A, easy.
Stary. Chciałeś, żebym został na tym? Robisz mi niezłe ćwiczenia. Widzę, że pan leniwy. Myśl o tym, że mysz może wyjść pewnego dnia ze swojej dziury i wziąć ser, napełniać się determinacją. Ale tak będzie. Na razie sobie zakończymy w tym momencie taki wstępik sobie do Undertale. Więc co, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć, papa. Jeszcze poszukam jakiegoś spolszczenia. Może jest, a może nie ma. Przekonamy się o tym, więc... Cześć!